Przed tygodniem, nadając sprawozdanie z dorocznego kominka Zuchów i Skrzatów Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Kanada, który odbył się 5 marca w Oszawie w sali bankietowej placówki imienia generała Władysława Sikorskiego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, już tradycyjnie przedstawiliśmy tylko kominek Skrzatów. Dziś więc, zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego programu, zaprezentujemy Państwu nie mniej barwne, pełne emocji występy Zuchów. Po odśpiewaniu hymnu zuchowego Stańmy w koło i wspólnym odmówieniu modlitwy zuchowej Ojcze Niebieski rozpoczęła się jak zwykle parada totemów z udziałem przedstawicieli gromad istniejących przy szczepach chówców Watra, Karpaty i Pieniny, od wiele lat aktywnie promujących ruch harcerski w miastach południowego Ontario. Toronto, Mississauga, Scarborough, Oshawa, Oakville, Milton, Brampton, Hamilton, Kitchener i St. Catharines. Właśnie z tych miast przybyło około 350 zuchów, chłopców i dziewczynek, należących do gromad o tak wdzięcznych nazwach jak m.in. jaskółki, koliberki, leśne duszki i leśne zuchy, bobry, pszczółki, słoneczniki, syrenki i wesołe krasnoludki, ale także o nazwach wyraźnie męskich jak flisacy, juhasy, harnasie, orlęta, lotnicy, marynarze czy morskie lwy. Wspomnijmy, że w zajęciach zuchów uczestniczą dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Kominek zuchów, zorganizowany przez należący do chorągwi harcerek chówiec Watra, prowadzony był przez referentkę zuchów, przewodniczkę Elę Ziębę i przez namiestnika zuchów przy chówcu Karpaty, harcerza Orlego Wojciecha Wójcika. W dorocznym wydarzeniu uczestniczyli również biorący chwilami aktywny udział w programie reprezentujący władze ZHP, komendant chorągwi harcerzy, harcmistrz Marcin Rewkowski i chówcowa chówca Watra, harcmistrzyni Malwina Rewkowska. Referenci zuchów przy chorągwiach, harcerek, harcmistrzyni Danusia Sokolska i harcerzy Konrad Dąbrowski oraz chówcowi chówców Karpaty pod harcmistrz Adrian Kania i Pomorze pod harcmistrz Krzysztof Hanula. Oprócz wykonywanych podczas zbiórek i kominków piosenek i pląsów prowadzonych przez drużynowych i przybocznych gromad, każda gromada przygotowała także piosenkę, pokaz i okrzyk związany z tematem kominka, który w tym roku odbył się pod nazwą Bajeczny Las. Ten czar i urok lasu wspaniale prezentowała niezwykle piękna, bogata w szczegóły dekoracja, podobnie jak dekoracja dla kominka Skrzatów, ufundowana i przygotowana przez Koło Przyjaciół Harcerstwa w Oszawie, które zapewniło również poczęstunek dla wszystkich dzieci. Obejrzyjmy fragmenty oryginalnego, pełnego radości programu. Thank you.
Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę. Kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Pan Michał Kasprzak, przewodniczący Rady Dyrektorów Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza, przedstawi Państwu, co nowego w naszej instytucji finansowej. W naszej polskiej Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza zawsze planujemy Twoją przyszłość finansową. Nazywam się Michał Kasprzak i jako przewodniczący Rady Dyrektorów chcę powiedzieć o tym, jak przemienia się nasza Credit Union, aby zapewnić Państwa przyszłość finansową już dziś. Po zakończeniu II wojny światowej dwaj liderzy naszej Polonii w Kanadzie, ojciec Michael Smith i ojciec Stanley Puchniak, ojcowie oblaci, postanowili wesprzeć swoich parafian, tworząc instytucję finansową, która zaspokoiłaby ich potrzeby. I od 78 lat Credit Union pozostaje niezłomnym, niezawodnym i integralnym filarem naszej Polonii w Kanadzie, a ojcowie oblaci pozostają naszym kluczowym partnerem. Nawet gdy przychodzą zmiany, zawsze trzymamy się właśnie tej wizji, tej misji i tych wartości. Również gdy przechodzimy transformację i stawiamy czoła kolejnym wymaganiom i zmianom, nadal zachowujemy to dziedzictwo oraz więź z naszą Polonią. W 2022 roku nasza Credit Union wsparła ponad 30 polonijnych wydarzeń i inicjatyw na łączną kwotę wsparcia przekraczającą $300,000. Jesteśmy jednym z kluczowych sponsorów dużych imprez, takich jak Dni Polskie w Toronto i w Mississadze. Festiwal folkloru polskiego, który odbył się już po raz piąty, jest w całości organizowany przez Credit Union. Co roku wspieramy pielgrzymów idących do Midland. W minionym roku zainicjowaliśmy festiwal Be with the Credit Union, aby uświadomić, jak ważne są pszczoły dla naszego środowiska. Wspieramy młodzież poprzez stypendia, organizacje, w tym harcerskie, oraz inicjatywy parafialne, takie jak pielgrzymki na Światowe Dni Młodzieży. W tym roku obchodzimy też 35-lecie Polish Studio, które swoją ofertą programową łączy i informuje naszą całą Polonię. Zdajemy sobie sprawę, że nasza Credit Union jest czymś więcej niż tylko instytucją finansową dla naszych członków. Dbamy o naszą wspólnotę i wierzymy, że możemy przyczynić się do ważnych inicjatyw, wspierając jej rozwój i nasze wspólne dziedzictwo. Dlatego nasza wyjątkowa obsługa wychodzi daleko poza drzwi naszych oddziałów. Wszyscy, od pracowników i ich rodzin, po kierownictwo i radę dyrektorów, ochotniczo oddają czas
na wolontariat, aby służyć naszej polskiej wspólnocie. Zawsze jestem pod wrażeniem, gdy widzę, jak pracownicy poświęcają swój czas na zaangażowanie się w inicjatywach polonijnych, sponsorowanych przez naszą Credit Union. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami zmianami, które musimy wprowadzić, aby się rozwijać i przekształcać dla lepszej przyszłości dla Was, naszych szanownych członków i dla naszej polskiej wspólnoty. Na początku lat 80. w Ontario istniało 1280 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Na dzień dzisiejszy pozostaje tylko 59. Nasza Credit Union jest jedną z najbardziej udanych przykładów w sektorze, osiągając ponad 500 000 000 aktywów i wykazując doskonałe wyniki i bardzo dobry wzrost w ciągu ostatniej dekady. Aby zapewnić wzrost i dobrobyt w tym wysoce konkurencyjnym sektorze finansowym, musimy skutecznie reagować na rosnące wymagania regulacyjne. Przez ostatnie parę lat wymogi regulacyjne znacznie się zmieniły. Rząd Ontario wprowadził nową wersję ustawy Credit Unions and Cassae Populaire Act. W tym samym czasie Urząd Regulacji Usług Finansowych w Ontario, FSRA, wdrożył nowe reguły oparte na zasadach i ukierunkowane na wyniki. Wszystkie nowe zasady mają na celu modernizację i wzmocnienie sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych poprzez ustanowienie nowych wymogów dotyczących zarządzania ryzykiem i innych operacji, aby lepiej dostosować się do standardów międzynarodowych. Niektóre z nich obejmują zasady dobrej praktyki biznesowej i finansowej, zasady dotyczące wymogów kapitałowych, zasady dotyczące wymogów w zakresie płynności oraz rynkowy kodeks postępowania. W rezultacie wszystkie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym nasza Credit Union, muszą zmienić swój statut, czyli bylaw number one, aby dostosować się do wszystkich nowych przepisów i wymóg. Te przemiany uczynią nas silniejszymi i przygotują nas na przyszłość, aby zapewnić większą przejrzystość, wydajność i integralność naszych przepisów, procedur i zarządzania, a jednocześnie zapewnić, że pozostaniemy związani z naszym dziedzictwem i wspólnotą polonijną. W ciągu ostatniego roku współpracowaliśmy z prawnikami i ekspertami branżowymi, aby wprowadzić zmiany we wszystkich naszych przepisach, a zwłaszcza właśnie w naszym statucie Credit Union Bylaw pierwsze, które jest najważniejszym dokumentem naszej instytucji, ponieważ określa wszystkie kluczowe obszary zarządzania. Będziemy głosować nad przyjęciem nowej wersji naszego statutu na kolejnym walnym zebraniu w kwietniu. Przed walnym zebraniem kopie nowego statutu Credit Union zostaną udostępnione w oddziałach oraz w internecie za pośrednictwem naszej głównej strony internetowej. Myśląc o naszej wspólnej przyszłości finansowej, ważne jest, abyśmy usłyszeli od Was. Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące Bylaw 1, proszę skontaktujcie się z nami za pośrednictwem działu obsługi klienta lub na e-mail podany na ekranie. 5 lat temu przedstawiliśmy zrealizowany przez Państwa Elżbietę i Ryszarda Gajewskich krótki film dokumentalny o twórczości Janusza Harczuka, autora około 80 ikon prezentowanych i podziwianych podczas wielu uroczystości i festiwali polonijnych. Mówiąc o swej specyficznej twórczości malarskiej, pan Harczuk, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, podkreśla, że dominującą rolę w ikonopisaniu odgrywa jego spirytualna wędrówka w czasie, gdyż ikona tworzona z poszczególnych epizodów jest zawsze opowieścią, swoistym traktatem teologicznym napisanym obrazem, kolorem, kredą, kształtem i symbolem. To właśnie z inspiracji Ducha Świętego pan Harczuk namalował, czy raczej napisał, tak wiele wspaniałych ikon, które zdobią kościoły, kaplice i domy prywatne.
Dziś z przyjemnością powtórzymy fragmenty kolejnego filmu dokumentalnego, prezentującego kilka dla samego artysty szczególnie ważnych dzieł wraz z przybliżeniem idei będących inspiracją do ich powstania. Autorem reportażu zrealizowanego w pracowni Janusza Harczuka na ontaryjskich Kaszubach jest ojciec Jacek Cydzik, redemptorysta, dyrektor centrali Radia Maryja w Kanadzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dzisiaj program, jak my to widzimy z daleka, widać lepiej, realizujemy z pracowni pisania ikon, do której zaprosił nas gospodarz tego miejsca, pan Janusz Harczuk. Serdecznie dziękuję za to zaproszenie. Przyjemność jest moja, ojcze Jacku. Dziękuję. Panie Januszu, jaką wiara w Pana Boga odgrywała rolę w Pana życiu? No więc najprościej, co to są ikony dla mnie, to jest modlitwa z pędzlem w ręku. Tak bym to scharakteryzował. I moja wędrówka spirytualna w czasie doprowadziła mnie do tego etapu, w którym jestem dzisiaj. A więc dojrzewałem spirytualnie jako człowiek, jako chrześcijanin, jako artysta, architekt. I nie wiadomo, kiedy te ikony zawładnęły mną tak bardzo, że nie wyobrażam sobie, żebym, no, ktoś w tej chwili mnie chciał karać i zabronił mi pisać ikony. To jest niemożliwe. Każda z ikon tutaj w tym studio, a taka sama połowa jeszcze jest w Toronto w domu, prezentuje, że prowadzę się Duchowi Świętemu, żeby modlę się do Ducha Świętego, żeby tę rękę prowadził, bo jak widać, żadna z tych ikon nie jest podpisana, bo ikon się nie podpisuje. Bo ja tutaj się czasami chwalę, o to są moje ikony, prawda? To nie jest prawda zupełna. Twórcą tych ikon jest Duch Święty. I ja dziękuję temu Duchowi Świętemu, że wybrał moją rękę i pozwolił mi pisać tę czy inną ikonę. I teraz tutaj, jak widać na tych ścianach, tu są ikony, które powstały na skutek wydarzeń albo moich osobistych przeżyć. Matka Boska Kaszubska. To jest ukłon, mój ukłon, czy Krzyż Kaszubski. Te ikony w tych barwach biało-niebieskich, prawda? Trzy kolory niebieskiego koloru. Kaszubskie niebo, Kaszubskie jeziora, Kaszubskie morze. To są trzy kolory niebieskie. Ciemny, jaśniejszy i zupełnie jasny. No więc tutaj jest ikona Matki Boskiej Kaszubskiej. Widzimy te piękne biało-niebieskie kolory, prawda, która została stworzona, ta ikona napisana jako mój ukłon w stronę tych mieszkańców tych ziem, którzy ponad 150 lat temu przyjechali do wcale niełatwych warunków, przetrwali dzięki ich wierze, dzięki pomocy ich Pani Sianowskiej, Matki Boskiej Kaszubskiej. Następną ikoną, którą tutaj widzimy, to jest ikona First Nation, pierwszych narodów, i tu jest z kolei, nie wiem, czy potrafię to opowiedzieć, czuję się winien, że były momenty, kiedy ci właśnie pierwsi mieszkańcy byli traktowani nie tak, jak powinni być traktowani. Myśmy jako biali przyjechali tutaj do nich, nie oni do nas. Chciałem, aby ta ikona właśnie First Nation
pierwszych narodów, z tą ornamentacją właśnie przypominającą ich twórczość, ich kulturę, żeby ta ikona pozwoliła nam w jakiś sposób no, zniweczyć te różnice i przeprosić za to, co było, ale patrzeć w przyszłość i budować tę przyszłość już razem, tę przyszłość kanadyjską. Tu jest następna ikona, która jest bardzo personalna, jest bardzo uczuciowo związana ze mną. Mam szczególną adorację dla tej ikony. Tę ikonę też powstała z moich przemyśleń, moich wspomnień na temat mojego ojca, na temat moich dziadków ze strony ojca, którzy zginęli na Syberii. I jest to ikona tajemnicza dla mnie, bo nie wiem, w jakim miejscu oni byli, gdzie, czy oni mają jakiś grób, czy mają jakiś, ci moi dziadkowie, czy mają krzyż. Po prostu oni tam zostali, a dzieci jako sieroty, czyli mój ojciec, jego młodszy brat i dwie starsze siostry z obcymi zupełnie ludźmi wrócili do Sokala. To jest krzyż przeze mnie zaprojektowany, Ecce Homo, oto człowiek. I tutaj jest wymowa tego krzyża, jest właśnie w każdym, jak się patrzy na ikony Jezusa ukrzyżowanego, pod krzyżem zazwyczaj widzi się taką grotę skalną i czaszka człowieka i piszczele. To znamionuje, to jest czaszka naszego pierwszego rodzica Adama i to są jego piszczele. I teraz krew Pana Jezusa pada na czaszkę właśnie naszego pierwszego rodzica Adama i w ten sposób ten grzech pierworodny zostaje jakby zniwelowany. I to jest właśnie Pan Jezus w koronie cierniowej. Ja uważam, że te ikony moje żyją, bo są odzwierciedleniem czegoś, co się działo, co się dzieje. Na przykład Matka Boska Smoleńska. To jest, uważam, piękna ikona i to jest ikona, która no jest też bardzo personalna dla mnie. Jak ja jako ikonopisarz, jak mogłem takiej ikony nie zrobić? Już 2 tygodnie po katastrofie ja wiedziałem, że ja taką ikonę muszę napisać. Nie wiedziałem, jak ona będzie wyglądała. Wiedziałem, że zaadaptuję istniejącą ikonę smoleńską, która jest w Rosji od prawie 10 wieków. I teraz sobie pomyślałem, że ona, ta Matka Boska Smoleńska, ona wszystko widziała. Ona widziała tę katastrofę, ona wcześniej widziała Katyń, ona wcześniej widziała, jak oprawcy NKWD strzelali do polskich oficerów w Katyniu, prawda? I jak ja mogłem przejść obojętnie do takiego faktu, gdzie w katastrofie ginie prezydent Polski, elita intelektualna, wojskowa Polska i gdzie ginie mój serdeczny przyjaciel, inżynier Leszek Solski, który 2 dni przed katastrofą dzwoni do mnie z Polski. Janusz, jadę do Katynia. Ktoś zrezygnował, a ja wskakuję w jego miejsce. Leszek Solski nie był wielkim politykiem. On należał do organizacji rodzin katyńskich. Jego ojciec, kapitan Kazimierz Solski, jest tam w Katyniu i jego wujek, major Adam Solski, dwaj bracia spotkali się tam właśnie w tym obozie, gdzie przetrzymywali tego i dwaj byli wywiezieni właśnie tam do tego Katynia i tam strzałem w tył, w potylicę zakończyli swój żywot. I tak właśnie myślałem, jak będzie ta moja ikona wyglądała, no więc uważam, że jest trafiona. Że w narożnikach są te szachownice, które ten samolot miał na swoich skrzydłach. Obramowanie samej ikony jest w czerwieni.
czerwień to jest symbol miłości, ale też symbol męczeństwa. No i przyszedł, uważam, bardzo znamienny pomysł bramowaniu tej ikony. Zwykłe białe krzyże, 96 krzyży. Nie wiem, który z tych białych krzyży należy do mojego przyjaciela Leszka Solskiego, ale jeden krzyż właśnie jest dedykowany jemu. To jest ikona Rosary Madonna of Madawaska Valley, czyli to jest nazwa angielska, ale w tej chwili tu tak dużo Polaków już na angielski miejscowi tutaj. Chciałbym, żeby ta ikona była utożsamiana, żeby była związana z tym regionem właśnie, gdzie tutaj jest właśnie Township of Madawaska Valley. To jest właśnie logo tej okolicy, bo to jest właśnie Berris Bay, Combermere i Wilno. Jak widać, Matka Boska trzyma różaniec, który w czasach trudnych ludzie zawsze się uciekali do tego, do tej Matki Boskiej i modlili się na różańcu, który jest wielką bronią w chwilach, kiedy źle się dzieje. Ludzie po prostu uciekali się do modlitwy różańcowej, która ma przeogromną moc, jeżeli chodzi o walkę ze złem. I tutaj, jak widać, jest to taka ikona uspołszcześniona trochę, bo Pan Jezusek nawet w dżinsach jest, prawda? Pan Jezus ma twarz Emanuela, czyli nie jest bobaskiem takim, dzieckiem, ale to jest młodzieniec Emanuel i widać, że symbolicznie Matka Boska, trzymając ten różaniec, jest też w jakiejś formie herogetrii. Wskazuje na Jezusa jako ten, który jest najważniejszy, jeżeli chodzi o tę modlitwę. Po obu stronach aureoli Najświętszej Maryi Panny są kwiaty, których no nie mogłoby zabraknąć na tej ikonie. Trylium, stylizowane kwiaty trylium, właśnie, które tutaj w czasie, powiedzmy, maja kwitną z łąki i nabrzeża lasów są usiane tymi pięknymi kwiatami. Ten opis będzie bardzo czytelny, będzie nawiązywał do różnych plag, przeróżnych najazdów, przeróżnych nieszczęść i ta modlitwa różańcowa, ja wierzę głęboko, bardzo silną bronią właśnie w zwalczaniu tego zła, wszelkiego zła. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Białaś! Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpi spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. A oto najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Za nami 95. gala Oscarowa, która odbyła się w hollywoodzkim Dolby Theatre. Zgodnie z przewidywaniami krytyków, największym wygranym został film zatytułowany Wszystko, Wszędzie, Naraz.
Obraz w reżyserii Daniela Kwana i Daniela Scheinerta zdobył 7 statuetek za najlepszy film, najlepszą reżyserię, scenariusz oryginalny, montaż, za najlepszą rolę dla aktorki pierwszoplanowej Michelle Yeoh i za 2 role drugoplanowe dla Ki Hoi Kwan i Jimmy Lee Curtis. Mimo iż obraz jest określany jako łatwa w odbiorze komedia science fiction, jest to przykład filmu, który rozgrzesza sumienia. Ta zrealizowana za niewielkie pieniądze niezależna produkcja jest wbrew hollywoodzkim zwyczajom i trendom filmem awangardowym, pokazującym w sposób nowoczesny i poszukujący charakter i temperaturę naszego życia, w którym wszystko dzieje się naraz. Wszystko dzieje się jednocześnie, symultanicznie, wszystkiego jest za dużo i za szybko, dlatego nie jesteśmy w stanie tego ani ogarnąć, ani tym bardziej uporządkować. Takie jest nasze dzisiejsze życie. Życie, które zostało ukazane na przykładzie azjatyckiej rodziny, a konkretnie kobiety, mamy w średnim wieku, która natrafia na klucz do multiversum, czyli sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie można zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła, począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni. Wszystko wszędzie naraz to epicki, porywający i pełen emocji film, który nikogo nie pozostawia obojętnym. Wiele emocji przyniosła również zasłużona nagroda dla Brendana Frasera za życiową rolę w filmie Wieloryb Darrena Aronofskiego. Wszyscy są zgodni, że to piękne zakończenie jego powrotu na szczyty Hollywood. Niestety polski film I.O. Jerzego Skolimowskiego nie dostał nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy, przegrywając superprodukcją Netflixa Na zachodzie bez zmian. Po 17 latach do nowojorskiej Metropolitan Opera wrócił wagnerowski Lohengrin. W Rycerza Łabędzia wcielił się znakomity polski tenor Piotr Beczała. Występ wielkiego polskiego tenora spotkał się z entuzjastycznymi recenzjami. The New York Times napisał, że kreacja Beczały jest olśniewająca, artysta śpiewa z niesamowitym spokojem i elegancją, a jego pasaże mają baśniową delikatność. Z kolei The Wall Street Journal zwraca uwagę na jego dramatyczny, wymowny, ale przede wszystkim ludzki przekaz. Orkiestrę Metropolitan Opera poprowadził jej dyrektor muzyczny Yannick Nézet-Séguin, a Piotrowi Beczale towarzyszą Tamara Wilson w roli Elzy, księżniczki niesłusznie oskarżonej o zamordowanie własnego brata, Christine Goerke jako przebiegła czarownica Ortruda, a także bas-baryton Jewgeni Nikitin jako Terramut. Za wyjątkową oprawę wizualną spektaklu odpowiada zdobywca Oscara za pracę nad filmem Przyczajony tygrys, ukryty smok, artysta i projektant Jim Ip, który wyczarował na scenie nowojorskiej opery prawdziwie nieziemską scenografię oddającą magiczny wymiar opery Wagnera. W tym sezonie polski tenor bierze jeszcze udział w jednej nowojorskiej produkcji Fedorze Umberto Giordana. Obie znalazły się w cyklu transmisji spektakli na żywo z Metropolitan Opera. Dyrektor artystyczny Filharmonii Łódzkiej Paweł Przytocki jako pierwszy polski dyrygent poprowadził koncert inaugurujący Międzynarodowy Konkurs Mistrzowski imienia Artura Rubinsteina w Tel Awiwie. Ten prestiżowy konkurs organizowany jest od 1974 roku przez The Artur Rubinstein International Music Society i składa się z 3 etapów, w czasie których uczestnicy grają recitale i koncerty. W 2017 roku pierwszą nagrodę zdobył w nim polski pianista Szymon Nering. W tegorocznym konkursie, który potrwa do 1 kwietnia, startuje 33 pianistów, w tym jeden Polak, Jakub Kuszlik, laureat 4 nagrody ostatniego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina oraz Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Przypomnę, że program koncertu inauguracyjnego wiąże się ze 150. rocznicą urodzin i 80. rocznicą śmierci Siergieja Rachmaninowa. Sam Artur Rubinstein wykonywał bardzo często utwory tego kompozytora na całym świecie. Maestro Przytocki zwrócił też uwagę, że po wybuchu rewolucji październikowej i zniszczeniu rodzinnej posiadłości Rachmaninow opuścił Rosję na zawsze.
zdobywając uznanie i występując jako pianista na scenach europejskich i amerykańskich. Należy dodać, że w stalinowskiej Rosji był zapis na Rachmaninowa, a jego muzyka była zakazana. Barbie, najsłynniejsza lalka świata, skończyła właśnie 64 lata. Z tej okazji w poznańskim muzeum można zobaczyć kilkadziesiąt różnych wcieleń tej słynnej zabawki. Wystawa Barbie – Nieznane oblicza pozwala prześledzić sposób postrzegania kobiet na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci, a jej rozliczne wcielenia dają nam wgląd w zmiany społeczne zachodzące w poszczególnych dekadach XX i XXI wieku. Oczywiście chodzi tu głównie o społeczeństwo amerykańskie, ale nie tylko. Barbie, postrzegana jako zjawisko kulturowe, prowokuje do zadawania pytań o pozycję kobiety we współczesnym świecie. Czy lalka jest ucieleśnieniem ideału piękna? Czy role, które przyjmuje, są faktycznie odzwierciedleniem udziału i pozycji kobiet w otaczającej nas rzeczywistości? Myślę, że na część tych pytań można odpowiedzieć, zwiedzając wystawę, której towarzyszyć będą również liczne wydarzenia, jak spotkania, panele dyskusyjne, a nawet krótkie kursy szycia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. I tą informacją kończę dzisiejsze spotkanie z Państwem, mając nadzieję na kolejne za tydzień. Do zobaczenia. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. W imieniu zakonu rycerzy świętego Jana Pawła II, Krys Korwin-Kuczyński zaprasza na obchody Dnia świętego Jana Pawła II w Kanadzie, które odbędą się w niedzielę 2 kwietnia. O godzinie 8 rano sprawowane będą msze święte w parafiach świętego Kazimierza w Toronto i świętego Eugeniusza de Mazenow w Brampton, a o godzinie 11 w parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze. Po mszach świętych nastąpi złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem naszego papieża. O godzinie 2 po południu na Nathan Phillips Square przy Ratuszu Torontońskim odbędzie się uroczyste wciągnięcie na maszt flagi Watykanu. Po więcej informacji prosimy o kontakt z Krysem Korwinem-Kuczyńskim pod podanym numerem telefonu. Federacja Polek Ogniwo nr 18 w Hamilton zaprasza na warsztaty tradycyjnego i artystycznego malowania pisanek wielkanocnych, które odbędą się w sobotę 1 kwietnia w sali parafialnej kościoła świętego Stanisława Kostki przy Barton Street. Wstęp wolny. Dotacje na pokrycie kosztów mile widziane. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod podanym numerem telefonu. Konferencja Polskich Księży zaprasza na doroczną pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski w Wilnie na ontaryjskich Kaszubach z okazji Święta Bożego Miłosierdzia w sobotę 15 kwietnia. Program pielgrzymki. O godzinie 11.30 różaniec. O godzinie 12.00 uroczysta msza święta koncelebrowana, podczas której homilię wygłosi misjonarz z Polski ojciec Sławomir Dworak, oblat Marii Niepokalanej.
a o godzinie 13 koronka do Bożego Miłosierdzia. Autobusy odjadą z parafii świętego Kazimierza w Toronto, świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze i świętego Eugeniusza de Mazenod w Brampton. Na pielgrzymkę do Wilna zaprasza także rodzina Radia Maryja. Autobus odjedzie o godzinie 6 rano z parkingu przy kościele świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze. Zainteresowani proszeni są o kontakt z panią Joanną Strzeżek pod podanym numerem telefonu. Serdecznie zapraszamy. Parafia świętego Kazimierza w Toronto zaprasza na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, która odbędzie się w dniach od 15 do 22 listopada tego roku. W czasie tygodniowej pielgrzymki odwiedzimy wszystkie najważniejsze święte miejsca, po których kroczył i gdzie żył Pan Jezus. Pielgrzymka to przede wszystkim spotkania z Panem Bogiem w odczytywanym Piśmie Świętym i Słowie Bożym. Będziemy spotykać Go w czasie Eucharystii oraz modlitwy. I to jest głównym celem pielgrzymowania. Czas spędzony w Ziemi Świętej jest najpiękniejszym spotkaniem z Chrystusem. Po bliższe informacje oraz zapisy prosimy o kontakt z Biurem Podróży Polimex pod podanym na ekranie numerem telefonu. Fundacja Charytatywna Kongresu Polonii Kanadyjskiej zwraca się do Państwa z prośbą o donację na rzecz osób poszkodowanych niszczycielskim trzęsieniem ziemi, jakie niedawno miało miejsce w Turcji i Syrii. Liczba ofiar tej ogromnej tragedii zbliża się już do 50 tysięcy. Za pośrednictwem renomowanej Międzynarodowej Agencji Pomocowej Państwa darowizna szybko trafi do najbardziej potrzebujących. Wpłat można dokonywać poprzez e-transfer na podany na ekranie adres e-mailowy Fundacji, w każdym oddziale naszej Credit Union na konto numer 24583 lub przesłać pocztą na adres Fundacji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na podanej stronie internetowej. Zaświadczenie do odpisu podatkowego otrzymają wszyscy, którzy wpłacą co najmniej $25. Dom seniora Wawel Villa, mieszczący się przy 880 Clarkson Road w Mississadze, zatrudni opiekunki personalne oraz pielęgniarki. Znajomość języków polskiego i angielskiego nie jest warunkiem do przyjęcia kandydatów, natomiast jest polecana. Zainteresowani pracą w domu seniora Wawel Villa proszeni są o przesłanie swego resume na podany adres e-mailowy. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod podanym numerem telefonu. Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza poszukuje kasjerów do oddziałów w metropolii torontońskiej. Praca na pół etatu wymaga na znajomość obsługi komputerów oraz języków polskiego i angielskiego. Podanie o pracę wraz z załączonym resume prosimy przesłać do oddziału kadr na podany adres e-mailowy. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu programu naszej Credit Union. Żegnając się, życzę Państwu udanego pierwszego w tym roku wiosennego weekendu oraz dużo zdrowia. Do zobaczenia.